jak wspominasz współpracę z Basią Kurdej-Szatan, która po prostu jest zachwycona tobą? Ja zawsze mówiłem Baśka, mieliśmy porozumienie bez słów, uwielbiam Basię, zawsze z Baśką mogliśmy i pożartować, czasami troszeczkę w dobrym tego słowa znaczeniu pokrzyczeć na siebie, ale zawsze to było produktywne i myślę, że big love i sympatię między nami mamy. Ty i Paweł graliście razem w serialu M jak miłość. Jak wspominasz ten czas? Jak w ogóle wyglądały wasze relacje? Dobrze, bardzo. Ja się bardzo cieszę, że mogłam z Pawłem pracować. No przecież jest aktorem, którego oglądałam jeszcze nie będąc w szkole teatralnej. Więc no, byłam ogromnie dumna, że mogę z Pawłem grać. I bardzo dobrze nam się pracowało, bardzo dobrze. Także jak zakończył się ten nasz wątek, no tak było nam chyba trochę smutno i Paweł powiedział, że moglibyśmy, tak powiedział wtedy, że moglibyśmy zagrać piękną parę, bo ta nasza para niestety się nie zeszła, nie byliśmy razem, bo jego postać kochała Asię, Asia nie do końca. Powiedział, że moglibyśmy w jakimś innym projekcie zagrać piękną parę.